Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach Danganronpa 2 Goodbye Despair. Jesteśmy teraz, no, w trakcie zwiedzania i poznawania pozostałych studentów. Poznaliśmy uczniów, poznaliśmy na razie chyba 4 osoby. No, 4 osoby. Nie, chwila, 5 osób. No i teraz poznamy typka, który mnie już interesował od jakiegoś czasu. Tylko patrzę, czy coś tutaj jeszcze możemy zbadać ciekawego. Ale nie, to jest tylko kamera i monitor. O, chwila, nie, możemy jeszcze... A nie, dobra, już to patrzyliśmy. Wybaczcie. Zatrzymaj się. Jeżeli cenisz swoje życie, nie podchodź ani trochę bliżej. Powiedziałem, odsuń się. Och, cóż. Chyba zaakceptuję twoją odwagę. O czym gada ten koleś? Chcesz poznać moje imię? Inni mogą potraktować twoją odwagę jako bezmyślność. Tak siak. Mi ona odpowiada. Doceniam twoją odwagę, więc zdradzę ci swoje imię. Nie zapomnij, Gotar, długo jak żyjesz. Możesz mnie zwać Gundam Tanaka. Pamiętaj, zapamiętaj to dobrze. Ponieważ te imię pewnego dnia będzie rządzić światem. Breeder? Co to jest Breeder? Pierwszy widzę ten wyraz, więc sobie szybko to sprawdzę. Tłumacz. Breeder, co może być Breeder? Jakiś... Hodowca? Rozpłodnik. Hodowca? Serio? Wygląda jakby był, nie wiem, jakimś ultimate zabójcą, a nie tym... hodowcą. Rządzić światem? No żartuję, prawda? Jeżeli naprawdę mówisz serio, to... trochę go podżało. Więc... to moja tura, żeby zadać pytania. Czyim panem... jesteś? Dajcie o plemienia... za czym plemieniem... współpracujesz? Odpowiadaj! Co ty masz na myśli, mówiąc pakt? Odpowiadaj teraz! Powinienem cię wrzucić do Watery Grave. Co to jest Watery Grave? Watery Grave... do wodnego grobu? Co? Kiedy to zrobisz? Cóż, to najlepiej będzie, jak nie odpowiadał. Kto? Myślę, że on prosi... Czy ty miałeś jakieś zwierzątko? Zwierzątko? Nie. Jedyne zwierzę, jakim się zajmowałem, był... był krab, którym opiekowaliśmy się na zmianę w szkole podstawowej. Więc jakiś robal? Ha! Twoja magiczna esencja jest około piątki. Trzyma się blisko niskiej piątki. Śmieć. Śmieć? Naprawdę? Czy to jest złe nazywać śmiecia śmieciem? Śmieć taki jak ty nie powinien się odzywać do tak wspaniałej osoby jak ja. O, jakie machomiki zajebiste. Myślisz, kim jestem? Jestem wielkim i potężnym Gundamą Tanakiem. Nie jest Supreme, takim wszechmocnym panem lodu. Poczekaj chwilę. Coś właśnie wyskoczyło z twojego szelika. Taming to jest jakby oswajać. Oswajam zło, używając siebie jako łóżka. Naprawdę, to jest sekretna sztuka. Imperium Tanaki. Ale posrany typer. to coś w stylu naturalnego pokazu. Myślę, że on idealnie pasuje do kogoś, kto jest super licealnym hodowcą. Jeden z moich czterech ciemnych div zniszczenia.
Mirage, Golden Hack, Jump. Mają to do powiedzenia. Nie poddamy się łatwo naszym wrogom. Więc nie wkurzaj nas. Nie chciałbyś zobaczyć... A, to dalej one jakby. W sensie, on jakby mówi, co te chomiki mówią. To jest... dziwny typek. Nie chciałbyś nas zobaczyć, jesteśmy wkurzeni. To jest nawiązanie do jakiegoś filmu. To jest nawiązanie do Hulka. Ha, ha, ha. To jest... Ta postać to jest takie połączenie Kiyotaki z jedynki z nie wiem kim nawet. To jest totalny psychol. No ale dostaliśmy pragnę nadziei. Tak. To się wydaje trochę dziwne, ale wygląda na to, że... on... radził sobie naprawdę wyśmienicie jako członek klubu hodowców. Słyszałem, że on może poskromić każde zwierzę i nawet udaje mu się to robić na takich rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunkach. Chodzi plotka, że on umie gadać ze zwierzętami. Cóż, to prawdopodobnie tylko żart. Gadać ze zwierzętami? Cóż, na pewno jest wystarczająco dziwny. W tym stopniu, pod tym względem. Cóż, nie ma szans, żeby normalna osoba próbowała nawet wychować chomiki we wnętrzu własnego szalika. Ojej, zatkało mnie, dobra. Wychodzimy stąd. Imiona myślę, że z czasem poznam, na razie będzie z tym trochę ciężko. Teraz musimy przebiec, czekajcie. Okej, okay, tak to wygląda. Chciałbym tylko zobaczyć, jak to wygląda. Będziemy... A dobra, tutaj musimy się zatrzymać swoją drogą. Rocket Punch Market. Sklepik. Całkiem się wyposażony. Wow, a kole 20-litrowe. To jest supermarket, jest dosyć spory. Jeżeli byłbym na tropikalnej wyspie... Czy to oznacza, że jesteśmy na narodowych wodach? Tak. Dzięki temu miejscu nie będziemy musieli martwić się o jedzeniem ani żadnymi innymi potrzebnymi rzeczami. Na jakiś czas? Tak się po prostu mówi. Ale nie ma gwarancji, że wszystko tutaj jest jadalne. Co jeżeli to jest wszystko zatrute? Jesteś na pewno sceptycznie nastawiony do wszystkiego. Oczywiście, że jestem. Nawet ten supermarket jest dziwny. Rozejrzyj się! Jesteśmy w ogromnym supermarkecie. Nie ma tu nikogo oprócz nas. Nic na to nie poradzimy. Czy Usami nie powiedziała, że ta wyspa jest niezamieszkana? Właśnie o to mi chodzi. Co się stało? To nic. O! Czy staring at me funny? No patrz się na mnie śmiesznie? Dziwnie się na mnie patrzy, może od... wiesz... Przepraszam. Znaczy trochę połączenie Chihiro i Toko albo Sayaki. Znaczy Toko, Sayaka jeżeli chodzi o wygląd, a Chihiro jeżeli chodzi o charakter. Pamiętacie, jak Chihiro był taki mega wstydliwy. Dlaczego ona płacze? Wnęcę się dziewczyną. Nie fajnie Hajime. Nic nie zrobiłem. A, więc twoje imię to Hajime. Jeżeli ci to nie przeszkadza, czy mogę proszę zapamiętać twoje imię? Oczywiście. Nie przeszkadza mi, jeżeli zapamiętasz moje imię, ale... Nazywam się Mikan Tsumiki. Z wnętrza mojego serca. Mam nadzieję, że się dogadamy. Ło, super licealna pielęgniarka. Wiesz... Nie wiem, czy chcecie słuchać takich dźwięków w moim wykonaniu. Mój umysł jest pusty, w ogóle nie mogę się skupić z tych nerwów. A
A tak bardzo się starałam, przygotowując te 5000 różnych tematów do rozmowy po przywitaniu się. To wydaje się być odrobinę przesadą. W porządku, jeżeli skupisz się i przypomnisz sobie powoli. Poczekamy, ile będzie trzeba. Poczekamy tak długo, ile będziesz potrzebowała. Nie zrobię tego. Czy on po prostu nie kładzie ani większej presji? Cóż... Chwila, co to jest? Chwila, well, I guess... Okej, rozumiem. Cóż, myślę, że spytam po prostu ciebie, jeżeli i tak z nią się nie dogadam, więc... O co z nią chodzi? Ach... Mikan jest super licealną pielęgniarką. Jeżeli kiedykolwiek się zranisz, będziesz potrzebował jej pomocy, więc dobrze by było, jeżeli byś się z nią dogadał. Jeżeli się zranisz i nie będziesz tego leczył, jest dobra szansa na to, że da się infekcja i zginiesz. Nie mów czegoś takiego... Czegoś tak strasznego tak naturalnie. Przepraszam, zaśmiałem się tak przypadkowo. To po prostu nie mogę się powstrzymać. Jestem tak szczęśliwa, że nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz miałam jakichkolwiek przyjaciół. Ona jest taką typem takiego samotnika. Ale stara się dziewczyna, więc to się liczy. I nie chodzi o to, że po prostu chcielibyście być ze mną przyjaciółmi czy coś. Tak bardzo przepraszam, jeżeli powiedziałam coś... Co oznacza te presumptions? Presumptus... Aroganckiego. Jeżeli powiedziałem coś o aroganckiego, zrobię wszystko, o co mnie poprosicie. Po prostu proszę, nie jawidźcie mnie. Znęcać się dziewczyną. Nie fajnie, Hajime. Serio. Dlaczego to się wciąż powtarza? Przepraszam. Tak bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. Guys, skończyliśmy z tą płaczą. Przejrzyjmy sobie sklep. Nortowizja. Tutaj są różne militarne rzeczy. Są te nawet gogle nortowizyjne. Nie wiesz, że ten market sprzedaje nawet takie rzeczy. Dobra, tutaj mamy deski do surfowania. To jest deska do surfowania. Mówią. Ale mimo wszystko nie jestem w nastroju na wodne sporty. Mamy HTI ten... coś a la maszynę do losowania prezentów w jedynce. Wygląda jak automat, ale... Chyba nie akceptuję pieniędzy. Czy muszę użyć jakiejś monety? Monomonety. Dobra, tutaj mamy szkołę i zaraz przywitamy się z Emo dziewczyną. Znaczy z pankową. O, to jest spora butelka coli. Na pewno bym odpadł, zanim w ogóle mógłbym skończyć się pić. Dobra, pogadajmy z nią. Piknik, nie wiem. Spoglądam. O, hej! Nie, to się nie uda. Kim jesteś? Nazywam się Hajime Hinata. Halo? Napięcie jest naprawdę niskie. Czujesz to? Czy ty czujesz się dobrze? Och, no tak. Przywitania są... mile widziane. Mio da. Cóż to razem? I łapiesz co wychodzi z tego wszystkiego? Ibuki Mioda! Niesamowita, super licealna muzyczka. W porządku. Koniec z przedstawieniami. Co ważniejsze, sprawdź ten wyczepisty market. Mają hamburgery, kluski, fasole z chili,
Bratwurst. O Jezu, Wurst to jest kiełbacha po niemiecku, ale brat? Nie była jakaś pieczona? Pieczone kiełbaski. Makaron. Och, melony. To śmiesznie wygląda. Amerykańskie, chińskie, meksykańskie, niemieckie, włoskie. Nawet ludzie z Yubari mogą tutaj robić zakupy. Stary! Jestem mega podjarana. Nie jestem pewien, jak to przetłumaczyć, ale kocham wszystkie te smaki, no nie wiem, czuję się świetnie wśród tylu takiego wyboru smaków, coś w tym stylu. A kiedy jestem podekscytowana, jestem straszliwie głodna. Nie rozumiem nawet siebie. Dlaczego muszę być głodna, kiedy się podekscytuję? Dlaczego się ekscytuję, kiedy jestem głodna? Ha! Ludzkie ciało naprawdę jest niezłą zagadką. A ta żywa, młoda dama, czy taka, no... żwawa, nie wiem, energetyczna, nie mówi się energetyczna, prawda? Pełna życia. Młoda dama jest znana jako superlicealna muzyczka. Grała kiedyś na gitarze w jakimś tam zespole. Takim... nie wiem, czy jest jakaś nazwa, jak jest boys band, to nie wiem, czy jest jakiś odpowiednik tego żeński. W takim żeńskim zespole, który był bardzo popularny wśród innych licealnych dziewczyn. Wygląda to, że ich najbardziej popularny kawałek poszkolny... dobra, nie wiem, co to tłumaczę. After School Poyoyon Hour sprzedał się w ponad miliony kopii. Bardzo popularny, złożony z dziewczyn zespół licealistek. To brzmi znajomo. Co to, nawiązanie do jedynki? I do Sayaki? Ale ta się wydaje znacznie być ciekawszą i bardziej żywą osobą od Sayaki. Sayaka była trochę takim przymułem, ale lubiłem ją całkiem. Przez różne różnice kreatywności ona opuściła zespół, żeby gonić ze swoimi... żeby rozpocząć karierę solo. Różnice... pomysłowe? Uja, uja? Jesteś zainteresowany? He? Słyszysz mnie? Ha! Ibuki jest przecież muzyczką. Schubert, Bach, Edison, Van Gogh, Perez i Senna i... Ja też jestem niesamowitą muzyczką. Nie wiem, czy muzyczka to jest słowo? Chyba to nie jest słowo. Aż zobaczę. Czekajcie. Muzyczka? Nie, muzyczka to może być... można słuchać sobie muzyczki, ale... kobieta muzyk. Czekajcie, to mnie nie zainteresowało. Nie, no, wyskakuje mi, dlaczego kobiety pragną muzyków. Załóżmy, że muzyczka. Wiem, że to prawdopodobnie nie jest poprawne, ale załóżmy, że to jest poprawne, okej? O, więc masz bardzo dobry słuch. Chwila. Większość osób, o których wspomniałaś, nie była wcale muzykami. Nie przyczepiajmy się szczegółów. Okej. Kogo jeszcze nie poznaliśmy? Nie poznaliśmy tego mięśniaka jednego, nie poznaliśmy kucharza. Ale w ogóle są ciekawe te wszystkie te. Mam jeszcze hotel, tutaj pewnie jest reszta cała. Czekajcie, co to jeszcze było na prawo od hotelu? Zobaczmy. A, rancho, byliśmy tam, rzeczywiście. Wow, wybaczcie. Trochę uderzyłem ręką w mikrofon. Zdarza się każdemu. Wow, to całkiem niezły hotel. Kto? Hotel Mirai? Ha? Wygląda to, że jest został tak nazwany na cześć japońskiego słowa przyszłość. Kiedy nam powiedziałem, że mamy żyć na tej wyspie, martwiłem się, że będziemy musieli rozbić namiot, czy coś w tym stylu. Jeżeli możemy żyć w ogromnym hotelu takim jak ten, nie sądzę, żebyśmy musieli się martwić o wygodę. Wygoda... nie chodzi tutaj o wygodę. Nie wiem nawet, czemu mamy żyć na tej wyspie. Jak możesz to po prostu zaakceptować?
Jesteś zbyt podekscytowany życiem tutaj. Cóż, to wydaje się być oczywiste, że, że to miejsce będzie dobrą bazą. Więc dlaczego się nie rozejrzymy? Dlaczego ten koleś jest taki spokojny? On jakby nie rozumiał całej powagi sytuacji. Czy on przeszedł przez jakąś... przez jakieś traumatyczne wydarzenia, czy coś? Okej. Mapa pojawi się, kiedy naciśniesz tab. Powiedziałem tab. Nie też mi się powtarzać. Okej. Mamy tutaj... Gdzie jest nasz pokój? To jest pytanie. To jest nasz pokój? Ta chatka wygląda jak przygotowany dla gości pokój hotelowy. Ale nie skomentujesz jakoś, dokąd to należy? Nie, chyba. Nie, to samo będzie mówione. Dobra, a który to może być nasz? To jest tego naszego kumpla. Nagito? Nie, to nie był Nagito, prawda? Zobaczmy. On się nazywał... O, Nagito! Dobry, dobrze zgadłem. Dobra, zróbmy mały test. To jest chyba nasze. Tak, to musi być nasze. To jest Byakuit, oczywiście proste. Nagito. Kurwa. Superlicealny hodowca, ale... Na temię nazwisko na pewno. Dobra, sprawdźmy to. Taki mały quiz, ile zapamiętałem. Gundam Tanaka. Gundam. To jest niemiecko, okej. Tego jeszcze nie poznaliśmy, trochę jest kucharz ten. Tego też nie poznaliśmy, trochę jest ten mięśniak. To jest ten agresywny typer, też go nie poznaliśmy jeszcze. To jest mechanik. Ale nie pamiętam kompletnie jego imienia. Gdzie on jest tutaj? Kazuichi Soda. No Soda to na pewno zapamiętam, ale Kazuichi to może mi trochę zająć. O, level up. To nawet nie wiem, co to jest. To też... To jest cycata. Ale jak ona się nazywa? To jest pytanie. To jest cycata? Tak, Akane Owari. Owari albo Owari. Nie jestem pewien, jak to się czyta. Akane Owari. To jest ta w kimonie laska posrana, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Jest w ogóle podzielony na kobiety i na mężczyzn. Z tą się przed chwilą witałem, już nie pamiętam. Nie, dobra, wiesz co, to jest porażka, bo ja nic nie pamiętam. Nie, tu jest ta z kimonem, więc to jest jakaś inna laska. Dobra, to fajnie, że jest przydzielone, ale... No, kiepsko mnie z pamięcią. O, możemy tak się w ogóle poruszyć, myślałem, że to nie tylko na tej prostej. A tutaj tak trochę klimaty... klimaty jedynki, prawda? Dobra, to jest ten mięśniak. To prawda. Nie przedstawiliśmy się jeszcze. Nie przedstawiliśmy się sobie jeszcze. Moje imię. Jestem niesamowitym zarządcą drużyny. Nekomaru Nidai. Zarządca drużyny, ciekawe. Czekaj, czy piłkarski, czy jakiś specjalny. Cześć, jestem Hajime Hinata. Stój tam, gdzie stoisz. Twój głos jest zdecydowanie zbyt miękki. Pozwól wydobyć ten niski głos pod twojego brzucha. Jestem Hajime Hinata. Nie, może być głośniejszy niż to. Zrób to jeszcze raz. Nazywam się Hajime Hinata. Miło mi... Czuję się zaszczycony, że mogłem cię poznać. Jestem Nekomaru Nidai. Nie zapomnij tego. Nawet jeżeli pójdziesz do piekła. Jestem superlicealnym zarządcą drużyny. Nekomaru Nidai. Kolejny posrany typek. Nie musisz powtarzać swojego imienia tak dużo. Nie zapomnę go. Oj, zapomnisz. Zapomnisz. Ha. Zgadzam się na te warunki. Boisterous, nie wiem pewnie co znaczy, sprawdzamy. Boisterous. Porywisty. Na pewno jest porywisty. To nie tylko jego głos, jego całe ciało wydaje się być głośne.
Nekomaru Nida jest znany jako superlicealny zarządca drużyny. Superlicealny zarządca drużyny? Więc nie jest w drużynie, tylko nią zarządza, tak? Nie jest po prostu zarządcą drużyny. W końcu on jest superlicealny. Podróżował przez niezliczoną ilość miast i grał... odgrywał znaczącą rolę w wielu sportowych klubach, zarządzając nimi. Na przykład przeprowadził jakiś klub licealny, klub rugby, pełen uczniów do krajowych playoffów. Ocalił też klub koszykówki, baseballu przed zgaszeniem, przed rozwalaniem się. Doprowadził do krajowego zwycięstwa. Chodzi też pogłoska, że on trenował słynnego japońskiego, nie wiem, pitcher, taki rzucacz albo jakiś odbijacz, ktoś z baseballa. Kto też grał w amerykańskiej lidze. Jeżeli to wszystko jest prawda, on zdecydowanie zasługuje, żeby być nazywanym superlicealnym zarządzaczem drużyny, ale... ale z taką budową lepiej by było, gdyby grał w drużynie niż ją zarządzał. Okej, okay. Nekomaru Nidai. Tutaj jeszcze ktoś był. To jest ten dupek. Zacznę się podróżmy. Kim ty do cholery jesteś? Nie próbuj zgrywać mojego przyjaciela, dupku. Ten typek od samego początku jest w słabym humorze. Na co się gapisz? Chcesz coś powiedzieć? Bastard, nie wiem jak to przetłumaczyć. Nie wiem. Gnoju, no, śmieciu. To jest taka ogólna belga. Spoko. O, kolego, nie polubimy się z takim imieniem. Fuyu Hiko. Chyba, że Hiko cię będę mówił. Uspokój się, Hiko. Chcieliśmy się tylko przedstawić. Co? Przedstawić się? Nie, ten głos do mnie nie pasuje, wiem. Spokojnie. Widzisz? Nawet się dobrze nie przedstawiłeś nam, prawda? Nazywam się Fujuhiko Kuzuryu. Kurwa, co za imię. Żeby było jasne, nie planuję trzymać się z wami blisko, więc ogarnijcie się, chłopaki. Yakuza? To nie może być słowo prawdziwe. Nie wierzę. Yakuza. No, Yakuza wytłumaczy się na Yakuza. Co to jest? Yakuza. Możecie mi napisać w komentarzach, aż zaraz to mi się jakoś wyjaśni. Chociaż ma twarz jak dzieciak, jest też niesamowicie niemiły. Weźmy tutaj sobie ustawić coś, dobra. Fuyuhiko jest licealnym uczniem. Heir, co to jest Heir? To jest spadkobierca kolejny? Dziedzic, tak, fajny dziedzic. Jest licealnym uczniem i dziedzicem klanu Kuzuryu. Kurwa, naprawdę. Kto takie nazwy myślę? Klan Kuzuryu? Nie mów mi, że on... jestem pewien, że słyszałeś o nich przynajmniej raz wcześniej, prawda? Klan Kuzuryu jest największym kryminalnym... kryminalną firma grupy brzmi, no ale to takim no grupą kryminalną w kraju z ponad 30 tysięcami członków. O co chodzi? Co on tutaj robi? Co oznacza, że on jest superficjalnym Yakuzą. Yakuza to nie jest egzekutor w klanie? Albo coś w tym stylu? Nawet taki członek gangu może coś w tym stylu. Dziedzic klanu Yakuza.
ten cały Kuzuryu plan. Nie wiem, o co chodzi za bardzo. Swoją drogą, wspominając o jego... swoją drogą, wspominanie o jego dziecięcej twarzy przy nim jest całkowicie zakazane, więc lepiej uważaj. Nie wystarczy ci palców, zanim... Skończą ci się palce, zanim z tobą skończy. To było bliskie. Prawie straciłem wszystkie moje palce. Nagito. Jesteś jak mój zbawca, czy coś. Ha. Co to znaczy o te długie słowo na E. Exaggerating. Ha, przesadzasz. Albo może i nie? Oj, kura! Hej, dupki! Jeżeli skończyliście... Nie wiem, jak to przetłumaczyć, no... Może po prostu spierdolicie na drzewo? Znikniecie mi zaczynające coś w tych klimatach. Dobra, słuchajcie, mam tutaj jeszcze jedną osóbkę. To chyba jest ostatnia osoba, która tutaj się kręci. Chyba, że jeszcze możemy... No, jeszcze możemy do lobby wejść. Możemy do restauracji wejść. I tu jakiś stary budynek. To pewnie poznajdujemy tu, bo jeszcze nie spotkaliśmy paru osób. Ile jeszcze osób nie spotkaliśmy? Nie spotkaliśmy jeszcze tego kucharza, tej laski. Ta laska tutaj stoi. I tej laski. No to w sumie dziewczyn głównie pospotkaliśmy. No i cóż, dobra, dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeszcze muszę popracować nad bluesami trochę, bo jeżeli chcę, żeby rzeczywiście fajnie to wyszło, to na przykład nad tym muszę się zastanowić. Może będę te głosy, których nie będę wiedział jak czytać, po prostu będę czytał jakoś bardziej domyślnie. Pomyślę o tym. A kurde, podoba mi się to, o wiele lepiej to wygląda od tych dormitoriów, które były wcześniej. Czekajcie, mogliśmy coś tutaj zbadać, czy mi się wydawało? Mieliśmy dwie opcje, nie? A nie, żebym tutaj jakby taba nacisnąć? Nie wiem. Może tak bug był. No dobra, mniejsza o to. Trzymajcie się ciepło, no i hej, pa.